Maserati zostało z tyłu. Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj wykonamy sobie razem playlistę festiwalową. Widzę, że dużo dzisiaj do zrobienia jest z Mustangami, a do zdobycia Corvetta Z06 i Belvedere z 64 roku. Bardzo ciekawe samochody, zwłaszcza ten Belvedere, no bo Corvette to już żeśmy sobie zdobyli na samym początku gry. Podobną, nie tą wersję, ale tą taką ulepszoną. I zaczynamy sobie od początku, czyli Mustang Madness. Mamy tutaj do zrobienia różne zadania. I zacznijmy sobie od początku, więc musimy mieć Mustanga. Wsiąść do Mustanga z 65 roku albo do Mustanga z 18 roku. Jedyne co musimy zrobić, to wziąć sobie ten samochód. I mamy piękny Mustang, ostatnio nim się akurat przejechałem, wypożyczyłem sobie bardzo fajne auto. I zrobiliśmy sobie pierwszy etap naszego zadania. Teraz musimy zdobyć 6 gwiazdek na skokach tym samochodem. Najlepiej będzie go troszkę ulepszyć. Od tej aktualizacji mamy nowe felgi, które chyba akurat do tego samochodu nie będą pasować. I wszystkie są takie jakby chromowane, nie? O, tutaj mamy coś dziwnego. Może takie? O, te chyba są całkiem spoko. 870 koni. Zobacz, jaka czarna gwiazda mi wyszła. Nie zrobiłem do driftu, ale to jest Mustang. Chodźmy sobie jakiejś fajnej hopki poszukać może tutaj w mieście. Musimy zdobyć 6 gwiazdek łącznie, ale jak zdobędziemy 3 razy 2 gwiazdki, to też będzie spoko. Więc ruszamy, zobaczymy jak daleko poleci. Leć! O, ja nie wiem czy to mi się zalicza, chyba tak. I hop! O, wylądował, ładnie. Zerkam jeszcze, czy się zalicza. Tak, mamy 2 na 6 gwiazdek. Jest, kolejne 2. Tutaj widzę, że można polecieć tak bardziej w prawą stronę. I o, teraz nawet 397 skoczyłem. Ale jakbyśmy tutaj w prawą stronę uderzyli, no to da się dalej skoczyć, nie? No bo w taki dołek trafimy. Popatrz, popatrz, nie wiem kiedy, a już mi się zrobiło. Dobra, Win Street Race in Mustang 18 albo 65. Kurczę, jestem ciekawy tego z 65 roku. 529 koni mechanicznych na standardowym silniku, ale prowadzenie tragedia. Patrz jak bogato wuj osoby tutaj stuningował furę. Fajnie wygląda, nie? Tutaj sobie wybrałem jakieś takie klasyczne malowanie od gracza. I wygląda dobrze, zrobiłem samochód pod wyścigi. Zobaczymy jak będzie latał. Pojeździłbym sobie w rzeczywistości czymś takim właśnie odrestaurowanym. No i startujemy. Tutaj jakieś kurde Koenigsegg, Lole ty, RX-7, Aventador, a ja jadę z takim starym kapciem, wiesz, ja muszę wygrać ten wyścig. Masz ty dziadu. Kurde, jakie to trudne. Jest. No, tym samochodem nie było łatwo. Strasznie go rzucało. Ostatnie zadanie jest bardzo proste. Wystarczy, że zrobimy zdjęcie naszego auta. Także stryk.
i chyba mamy zrobione. Nie, bo tam nie trzeba było robić na tle czegoś, tylko tak po prostu i zrobione. Okej, okay, mamy wykonane, punktów 5 wleciało. Tutaj mamy jeszcze Forzaton Shop, teraz mamy Venoma na wyprzedaży. Ja sobie kupiłem dzisiaj rękawice, bo ich nie miałem. No i mamy Horizon Arcade Minigames, lecimy! Okej, zobaczmy. Drift to the Wider Destination, okej. Nie wiem, czy wziąłem dobry samochód, bo mam Silverado i zdaje się, że jest tylko jeden ziomek ze mną na razie. No ale dzięki temu chyba powinniśmy szybko ogarnąć to, nie? Coś tam driftuje, dobrze jest. A czekaj, bo ja muszę po drodze driftować? Dobra, jestem na miejscu. Aha, dalej jeszcze. A ja ostatnio sobie taką fajną driftową furkę zrobiłem do driftu. To czemu jej nie używać, nie? Cyk. Cyk. O, teraz to tak. Fajnie to lata, nie? O, jakie kąty. To jest, wiesz, standardowy Mustang, tylko z tym nowym bodykitem, co w tej aktualizacji dodali. Bardzo fajne jest to body. Kurde, nie lubię tych stref driftowych, shooterowych. Nie wiem jak wy. Kurde, ten Rivian taki norowany. Ma dużo mocy, nie? Jakiś gracz do mnie dołączył. Fajnie, nie jest mi smutno samemu. Cyk. Cyk. You win! Ale ty, byłem sam kompletnie. Musiałem akurat trafić na takiego arcade'a, którego nikt nie robił. Albo może tych arcade'ów w ogóle nikt nie robił. Nie, ktoś ze mną był. Ej, to chyba ten ziomek, ale on był jakby AFK. Totalnie zlał i czekał, aż wiesz, samo się zrobi. Fu! No i trial. Tutaj mamy Mustang kontra Camaro. I o, zobaczcie, możemy wziąć tego elektrycznego Mustanga Mach-E. O, dawno nim nie jeździłem w sumie. Moglibyśmy go wziąć, on powinien być OP do tego trybu. W tym Mustangu, wiecie, mamy możliwość zmiany trybu jazdy, możemy mieć AWD, a możemy mieć RWD. RWD jest do driftu, a AWD jest napęd na 4 koła. No i my będziemy tym napędem na 4 koła się ścigać oczywiście. To jest jeden z głośniejszych elektryków w grze, tak w ogóle. Dobra, startujemy triala. Proszę bardzo, ktoś sobie też wziął Mustanga Mach-E? Nie, chyba tylko ja. A, drużyna przeciwna ma, o ciekawe. A nie, tutaj widzę, że po naszej stronie też jest Yaru Grey. O! O! O kurde, ale rzuca nim. Uuu, ale się spychają gnoje, ty. Czerwone to są boty, niebiescy to są gracze, to wiecie chyba, nie? W ogóle, jeśli chcecie sobie zdobywać tylko ten pierwszy unikalny samochód z playlisty festiwalowej, to ja wam polecam, żeby sobie robić, zacząć od triala, bo za to jest najwięcej punktów, bo aż 10. Zdecydowanie polecam. No i samochód, którym jedziemy, to jest właściwie fura driftowa, ale można go przystosować tak, żeby był dobry też na wyścigi. Ja sobie pobrałem jakiś taki szybki tuning i... Gościu chyba zapomniał zwiększyć docisk. Z tego co widzę, to jest chyba nowy wyścig dodany do gry, bo zostały dodane 4 szosowe nowe wyścigi i ten jest chyba jednym z nowych, bo nie poznaję go. I cyk, druga pozycja wśród graczy i trzecia wśród w ogóle. Mustang z 16 roku wygrał jako bot.
zdaje się, że na trialu wszystkie wyścigi, znaczy dali 3 z 4 nowych wyścigów. Także fajnie, bo gracze mogą się od razu z tym zapoznać. Widziałem, że inni Mustangami po prostu jadą po ścianach i pierniczą. Dobra, wygraliśmy Camaro ZL1 1LE. Wygrane. I zdaje się, że już korwetkę będę mógł sobie odebrać. Nie, brakuje mi jednego punkta jeszcze. Następne w kolejce mamy Event Lab GT Denny Presents. To będzie bardzo fajne. Fajnie, że wprowadzili coś takiego, że wybierają kreacje stworzone przez graczy i dają to w playliście festiwalowej. Bo wiesz, po pierwsze można sobie przetestować coś, nie? O, wezmę sobie Honey Trucka, dawno nie jeździłem tym. No a po drugie, są po prostu interesujące te tory, nie? Zobaczmy, jakiś nocny tor, okej. Okay. Gotowi? Chyba nie muszę tu drifto... Ej, patrz! A, wiecie gdzie to jest? To jest ta miejscówka, gdzie na w środku mamy studnie i dookoła są rośliny. Takie coś się stosuje w terenach pustynnych, tam gdzie jest dostęp do jakichś tam wód głębinowych, robi się taki odwiert na głęboką studnię, daje się tam pompę i ta pompa nawadnia dookoła taki duży obszar i tam się sadzi rośliny. Jak spojrzycie sobie w Forza Horizon 5, to właśnie też są takie obszary. Jak byłem ostatnio w Stanach Zjednoczonych i leciałem do Las Vegas, to jak tylko zleciałem z Kanady i wlatywałem na tereny te Nevady, to właśnie widziałem parę takich miejscówek z lotu ptaka. Nie wiem, czy udało mi się to nagrać, bo powiem szczerze, nagrywałem bardziej kaniony później z samolotu, ale widziałem na własne oczy, jak to wygląda. W Arabii Saudyjskiej też stosują takie rozwiązania. Bardzo ciekawe to jest. I gracz zrobił sobie tutaj taką shooterkową traskę i właśnie zrobiliśmy okrążenie. Dostałem Forda Escorta za to i tutaj mamy Event Lab. Coś ciekawszego, wydaje mi się. O, zajebiście, będziemy musieli coś w końcu na wyspie zrobić. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy wyścig na wyspie, stworzony przez gracza, który faktycznie twórcy udostępnili w playliście festiwalowej. Tak, automatycznie przeniosło nas tutaj. No i zaczynamy. Trasa nazywa się Dziki Dziki Zachód, a ja mogłem wybrać swoją fantastyczną korwetkę RI. Ależ ona ma przyspieszenie, ale kurczę, boty mi nie ustępują. W ogóle ta korwetka jest dosyć ciekawa, dlatego że dostaje się ją w momencie, kiedy zagrasz sobie w nową Forza Motorsport. I zdaje się, że ma też dźwięk... O kurde! Zdaje się, że ma też dźwięk z Forza Motorsport, bo te dźwięki w Motorsporcie są naprawdę genialne, tych samochodów. Zaktualizowane w stosunku do Forza Horizon. Ale ten tor chyba już... jeździłem kiedyś, wiesz? Zrzuciłem na jedynkę. No i co mnie tam obchodzi? W Fordzie i tak się nie popsuje skrzynia biegów, nie? I cyk, zrobione. No i mamy zrobione to. Teraz możemy sobie odebrać korwetkę Z06 z 23 roku. Bardzo fajnie, chociaż na tego Belvedere też czekam. Zdaje się, że to jest samochód, który już był w Forza Horizon 4, bo skądś go kojarzę. Zostały mi jeszcze radary. Do Belvedera mamy do zdobycia punktów. Czekaj, teraz mamy 23, szybka kalkulacja. 25 mamy, musimy 15 zdobyć do 40, nie? Łącznie możemy zdobyć 70, ale do Belvedera wystarczy, że zdobędziemy jeszcze 15. No i najlepiej byłoby zrobić mistrzostwa, nie? No bo zobaczcie,
Za jedne mistrzostwa mamy po 5 punktów. No i jeszcze mamy z tych dodatkowych mapek, więc chyba bym się tam udał, bo tam mało co się pojawia. Ale chciałbym sobie przejechać Forza EV. Tutaj mamy takie czasówki do ogarnięcia. O, a co to jest? Collectibles. Okej, to też możemy sobie zrobić. Tutaj musimy rozwalić 6 piłek, tak? Futbolowych, amerykańskich. Mamy też do zrobienia zdjęcie za 2 punkty. To będzie proste. Musimy wziąć Camaro ZL1-1LE. Kurde, ta nazwa jest do dupy. I może sobie potem jeszcze radary zrobimy, jakieś mistrzostwa. Może sobie eliminatora jednego strzelimy. Ale najpierw zdjęcie. Dobra, to bierzemy sobie Camarosa. Tutaj mam takie już porobione Camaro pod wyścigi, 899 punktów. Zróbmy sobie jakieś takie fajne. No chciałem zrobić zdjęcie na przodzie, bo myślałem, że wszystkich zostawię z tyłu, ale kurde, ja teraz sam zostanę z tyłu, ciomek. O, to będzie dobre zdjęcie. No pięknie i cyk. Zdjęcie zrobione i teraz chodźmy sobie rozwalić te piłki. Musimy mieć jakiś specjalny samochód? Nie. O, już jedną widzę. O, ich tu jest... Ło, ale wielkie. Ja myślałem, że to będą takie malutkie piłeczki. Fajnie. Nigdzie mi się nie pojawia, że ją rozwaliłem. A to muszą być konkretnie na stadionie, czy mogą być byle gdzie? Okej, rozwalmy sobie tutaj. Mieliśmy ile? 6, tak? Rozwaliłem już 3. Teraz będzie 4. Piąta. Chyba, że to dotyczy piłek na samym stadionie. Zobaczymy, bo wiesz co, chyba mi się to nie zalicza. Ale uderzmy jeszcze jedną i zobaczmy. O, a, bo teraz wrócił tor owalny, no tak. W ogóle wykonałem jakieś zadanie poboczne. Czekaj, ale to chyba wokół stadionu, bo na samym stadionie nic nie ma. Ui! Mamy kolejną piłę. No jak mogłeś nie trafić? Kurczę, co z twoim celownikiem? No tak, to nie jest Mercedes w końcu. I mamy. Więc zrobiliśmy sobie to zadanie, pojawił mi się komunikat. I wiesz co? Podczas tutaj tych szaleństw na stadionie zrobiło mi się kilka różnych zadań. O! Own and drive and any American Wilco. Ale chyba też zrobiły mi się accolades nowe. Dobra, więc tutaj mamy radary, mistrzostwa, mamy eliminatora i ja bym chciał zrobić tutaj to, bo to jest bardzo ciekawe, dlatego że tu mamy nowy samochód, który jeszcze w Fordzie nie jest dostępny, a jest to... Czekaj, jak on się nazywa? Lucid Air Sapphire. Czyli jak te... producent sprzętu, ten do kart graficznych chyba, nie? Sapphire. Okej. Przyjrzyjmy się mu. Ej, fajnie wygląda. Nie wiem jak wam, mi się podoba prawie tak jak Tesle. Chociaż Tesle też są ładne. Wiesz, z wyglądu, nie? Nie jestem jakimś tam ogromnym fanem elektryków. Wolałbym, żeby te napędy miały inny magazyn energii, ale no jest jak jest. Ale ładny ten samochód. Trzeba przyznać, że pasuje do Forzy Horizon. Ty, dobrało mi jakiegoś mocnego przeciwnika. Nie został gdzieś z tyłu, tak jak zawsze. Co się dzieje? O, ledwo wyrobiłem! Ach, popsułem sobie ten chyba czas, bo dotknąłem ściany. A, gość, kurde, ej, jakiegoś koksa mi dobrało. Zawsze te czasówki robię tak łatwo, a tego coś nie mogę pokonać. Zobacz, aha, bo tam jeszcze zakręty będą, dobrze. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Hamuj, 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 ostry zakręt! O, ktoś przywalił w ścianę jako duch, haha, no, tu trzeba uważać. Straszny, ej, ociężały ten samochód, jadę nim pierwszy raz w Forzie Horizon 5 i w ogóle w jakiejkolwiek grze wyścigowej. To jest nowość, nie wiem czy w Gran Turismo 7 ten samochód jest, ale tam jest chyba Tesla Model S. Tak, w najnowszej aktualizacji do Gran Turismo 7 pojawiła się Tesla Model S. O, musimy sobie to przetestować. I cyk, zrobione. Tutaj zawsze po ukończeniu tej czasówki musimy długo czekać, aż ten ekran końcowy się pojawi, nie? Szkoda, że w tym tygodniu nie ma zabawy z flagami, bo bardzo to lubię, albo w Zarażonego.
spoko to jest, no ale możemy sobie zagrać w to, wiesz, jakby oddzielnie, nie? I tu mamy jeszcze w Salin, jakoś tak się to czyta tą nazwę. Zawsze zapominam, no. To jest samochód, który możecie kupić w paczce DLC, ja już kupiłem i muszę przyznać, że auto jest bardzo szybkie. Właściwie do jego kontroli powinienem używać H-shiftera, ale nie chce mi się zmieniać. Będę używał na łopatce zmiany biegów. Tak, ten samochód jest kozacki, można go przetuningować do 1500 koni mechanicznych. I wiesz, 1500 koni mechanicznych, skrzynie manualne ze sprzęgłem, no to jest coś pięknego, ziomek. Ale tutaj sobie normalnie łopateczki, cyk. Samochód jest ogólnie bardzo przyczepny, ma długie biegi, więc ich dużo nie będziemy musieli zmieniać. No i jest to stare auto, skończyli je produkować, ten model skończyli produkować w 2009 roku, ale to jest model z 2017, bo jeden ziomek sobie postanowił, ja zrobię taką super wersję tego samochodu i będę ją sprzedawał za 2 miliony 800? Nie, za milion chyba dolarów, jakoś tak. Już powyżej miliona to już mi wszystko jedno, powiem ci. Ile ten samochód kosztuje, naprawdę. I pyk, chyba po jednym okrążeniu uda się to ogarnąć. Bardzo szybkie auto. Pyk, proszę bardzo, zrobione. I mamy Eliminator, ukończ 30 albo lepiej. No dobra, lecimy. Curo! Ktoś mi ostatnio mówił, że na plaży można zgarnąć fajne dropy. Tak naprawdę, żeby to zaliczyć pod kątem playlisty festiwalowej, to wystarczy gdzieś tak mniej więcej w środku mapy się zrespić, nie? I tyle, nic nie trzeba robić. Gdzieś tam się ukryć, nie? Gracze się tam między sobą pozabijają i wiesz, fajnie. I mamy pozamiatane i załatwione, mamy dwa dodatkowe punkty. To jest chyba najprostsze, co może być, eliminator. No ale kto by chciał? Zobacz, 35 osób jest w eliminatorze. Także no mówię, no 5 osób to się wystrzela w sekundę, nie? O, mamy jakiegoś miłego pana. Zapraszam. Oho, rozwalił się w namiocie. O tak, ja też. O. No chodź, chcę ci zaśpiewać piosenkę. O, wziął jakiś drop. Jest, mam go. Czekaj, co on tam wziął? Oho! Nie jeść tam w wodę! Kurde, cholera. Ale się uparł, no! Zaraz mnie drugi zacznie ścigać gdzieś tam z tyłu, zobacz. Zaraz cię będę z tamtym ścigał. No gdzie on jedzie? Co on robi, ty? Dawaj go tylko tak ładnie nacelować, na celu. O kurde, z tyłu mnie Audi zaatakowało, a tamten gość był taki idealny, żeby go pokonać. Ech. Dobra, jedziemy z Jasonem. Jason pojechał na góry, a ja pojechałem dookoła gór. Kto wygra ten pojedynek? Jak to się zakończy? Muszę jechać trochę dookoła, ale Jason rozwalił się w górach. Chyba złamał kolano. Jason jedzie do samego końca, nie poddaje się, to jest gość. Jason ściga się z ludzkiem pod górę. Kto wygra ten pojedynek? Okej, tu miałem jakoś... O! Widać go gdzieś na dole! Jedziemy pod stromiznę! Czy to się uda? Jason się nie poddaje! Jeeeej! Teraz tylko asfaltem do celu i będzie pięknie! Ale Jason się nie poddaje, to nie są żarty! Jeeeej! Lucek atakuje kolejnego zawodnika! Kurczę, Lucek się rozwala o drzewo! Zawodnik zjechał z samego wulkanu, a Lucek rzucił się za nim w pościg! I próbuje nadążyć, ale ma jakieś szybkie auto i musimy wrócić na wulkan! Cholera! Mamy go! Jej! Maserati kontra moje auto! Czekaj, nie wsteczny, do przodu, kuźwa! Maserati zostało z tyłu! Jej! Jedziemy do ataku! Ktoś tam na dole, dwóch graczy, czy będą się ścigać? Jedziemy się trąbić! O, jednak się strąbili. Tutaj widzimy jakiegoś wataszkę. Czy zaatakuje? Mam spółkę wyżej. Uarne. Tutaj mamy jakiegoś mocnego zawodnika. Czy on zaatakuje mnie, czy ja jego? Co się stanie? La 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 la. Jedziemy.
nie trafiłem, kurde, w checkpoint. Oj, oj, oj. Chyba przegrałem, no. Ten gościu się tutaj czaił na tym zbugowanym punkcie. Ach, tak wyskoczył nagle mi zarył Mercedes w ziemię. Zostało mi 6 punktów do zdobycia, to myślę, że zrobimy sobie na raidowej mapce mistrzostwa i strefę driftową. A takiego fajnego fokusika mam. Lecimy. O, okej, okay, to było dziwne. Kierownica mi nie działała na starcie. Tutaj na tej mapce unikalną cechą jej jest to, że kurz zostaje na dłużej w powietrzu w porównaniu do standardowej mapy Horizon. To jest dziwne, ale tak to tutaj działa. I serio, jakbyśmy sobie teraz stanęli w jednym miejscu na tym wyścigu, to byście zauważyli, że ten kurz utrzymuje się znacznie dłużej niż na standardowej mapce. Co ma trochę sensu, może tu jest po prostu jakoś bardziej sucho czy coś. Gdybym grał w kooperacji, to bym musiał zrobić tylko 2 wyścigi, ale ponieważ nikt mnie nie lubi, nie mam znajomych, no to... Nie, no muszę na live robić chyba te playlisty festiwalowe, bo wtedy to zawsze ktoś się znajdzie do granka, nie? Dawaj, Fordzino! Teraz bierzemy stery dziarza na akcję. Z tym to nie będzie żartu. Oj nie. Ej, też tak macie, że jak nagrywacie odcinek, to wam gorzej idzie granie, a jak nie nagrywacie, to lepiej? Najgorzej, nie? Musimy 110 punktów zdobyć na drifcie. Myślę, że to będzie najtrudniejsze w całej tej playliście festiwalowej, dlatego że musimy zrobić to na szutrze. Nie wiem, no na kierce jest to bardzo trudne. Tutaj mamy taką strefkę do ogarnięcia. Nie wiem, spróbuję. 110 tysięcy punktów to będzie dużo. Ale możemy temu zaradzić. Spróbuję w tym samochodziku zrobić napęd na tył bar. O kurde, jak przyblokowane wszystko. Czekaj, czekaj, co my tu możemy zrobić? Tak, tutaj mamy rozkład mocy 50 na 50, ale możemy zrobić rozkład mocy na przykład 70 i powinno mi tym dubsztalem lepiej rzucać, a przynajmniej na tyle, żeby tyle zadriftować. Furka jest wymaksowana w klasie S1, czyli tak jak powinniśmy mieć, i oczywiście samochód jest z Stanów Zjednoczonych, jest to Ford, więc tym bardziej pasuje do tego, aby to wykonać. Nie wiem, no spróbujmy. Kurde, no. Jest 20 tysięcy. Ciężko, kurde, nie wiem, czy to coś brać z napędem na tył. A to chyba na padzie po prostu zrobię i oleję temat. Cyk. Ile tam było? 110 tysięcy. O kurde, przesterowałem nawet na padzie. A, piernicze, ciężkie auto. O, pobiłem jakiś swój rekord, okej.
I chyba zrobiliśmy. No to świetnie. I nasz nowy samochód Belvedere jest dostępny z 64 roku, ale staruch. Tutaj jeszcze mam mistrzostwa do robienia, jakieś tam strefy driftowe i tak dalej, i tak dalej. No i tu jeszcze na Hot Wheelsach, to może na następnej playliście zrobimy coś na Hot Wheelsach, nie? Tutaj też widzę, że coś jest, o tam się pobawimy zamiast na tej rajdowej mapce. Okej. Będziemy mieli Chevy Nova i Firebird. O, tego Firebirda chcę mieć. Jest, Z06 zdobyta. W sumie to samo, co dostajemy na samym początku gry, praktycznie za Freakonie. Takie hiperauto, ja wam tylko przypominam, 700 tysięcy złotych kosztuje korwetka C8. To nie są żarty. To nie są żarty, się wydaje, że to jest za darmo, ale to nie jest za darmo. Piękne auto, osobiście testowałem. Możecie zobaczyć sobie vloga na kanale Corbo Vlog z jazdy korwetką na torze w Las Vegas. No już trochę tych korwet mamy, nie? Mamy RI, mamy tą Z06, mamy tą zwykłą, niezwykłą i teraz mamy Z06. Fajnie. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas tym razem. Trzymajcie się, na razie. Hejas!